dobierzemy zaraz. Ta czerwona wchodzi. Hybrid plug-in. Ładny kolor, podoba mi się. To jest jakiś Tokyo Red, czy jakiś taki. Dobra. Hybrid plug-in. 6 sekund do setki. Zajebiście wygląda, podoba mi się. No, kozacko. Pasie się z ładowareczki. Naładowane. Elegancko. Kabyczek. Miało być coś nagrane, bo dawno nie było. A w sumie jest dużo rzeczy do wrzucenia jeszcze, ale o, testy. 1100 km przebiegu, manóweczka. Hybrid Toyota RAV4. Po wstępnych jazdach jesteśmy i jest naprawdę fajnie. Kolor Tokyo Red się chyba nazywa. 300 tam chyba 6 koni. No, jedzie tutaj, troszkę tutaj było, no, troszkę dostała, że tak powiem, spalnik przed chwilką i zapachy muszą być wygonione pierwsze. 6 sekund do setki, będzie miało. 306 koni, a to 75 km, to żeśmy przejechali na prądzie jakieś 65, no ale to wiadomo, że to jest jazda testowa, więc na jeździe testowej obsługujemy się autem nieco inaczej niż normalnie. To takie dość ładne, standardowe. To fajnie, nie skrzypi i to można znaleźć kontynuację tego. O, tutaj tu jest też taka samiutka gumka. I tutaj dalej też. Automatyczny tryb hybryda. Albo elektryk, albo można jechać fullem elektrykiem, a tutaj z kolei można jeszcze sobie przytrzymać, to znaczy zrobić podtrzymanie silnika i silnik spalinowy będzie ładował baterię, tą dużą plug-in. Fotele wentylowane, nagłośnienie całkiem spoko, ma tego wyświetlacza. Skórka ładna, szycia czerwone, wentylacja działa fajnie, tutaj elektryka. No, jak na ten gabaryt, to w ogóle auto jedzie przekozacko. No i jak na chwilę obecną, to nam tutaj mówi o spalaniu 2,7 litra. Elektryka z tyłu, oczywiście grzanie dupki. Wyjścia 2 USB, 2,1 ampera, próg. Tutaj tunel troszkę, ale niedużo. Tu szycia ładne, można sobie fotelik, to znaczy oparcie kanapy. Tak sobie tutaj zmienić. No, podoba mi się straszliwie. Widoki 360 do parkowania oczywiście są. I jak to tutaj wygląda? Subwooferek JBL-a, jest wyjście 12 i o, takie jaja, 150 W, nie jakoś dużo, podłoga prawie że płaska. O, ta bułka co tutaj jest, to jest ta bateria, która ma być na te 65-75 km do przejechania, także tu nie użarło za dużo bagażnika. Tu mamy co? Jakiś coś, żeby sobie ten zahaczyć, jakieś te zakupy. Klapka zamykana z przycisku otwierana też. Elektryczna. Aha, można sobie ustawić wysokość otwierania, żeby nie walnąć w garażu w ten w sufit albo coś.
No, fajnie. A w Polsce to jeszcze nawet ceny nie znają takiego samochodu. W Polsce nie ma takiej rawki jeszcze. A my tu już jeździmy. Zobaczymy sobie jeszcze sobie jeszcze z drugiej strony. No. Ładnie, przyjemnie tutaj takie jakieś coś napierdoły. W zachóweczku tutaj taka półka. Ręcznego otwierania. Nie ma awaryjnego? Schoweczek taki dość mini, mocno mięciutkie, ładnie poprzeszywane. No, spoko, ten tempomat adaptacyjny działa tutaj bardzo fajnie. Podoba mi się, chociaż w trybie elektrycznym troszkę ma jakiegoś takiego laga, mi się wydaje. Jak ostatnio żeśmy, bo ostatnio miał być też film, ale nie było, bo była już piździawa straszna, a poza tym mi się zapchała karta pamięci. No to wydaje mi się, że w tamtej, tylko że tamta nie była pluginowa, że był lepszy ten, no mniejszą obsuwę miał. Tutaj jest zapewne radar za znaczkiem, który pilotuje wszystko. No teraz z tym pasa działa fajnie. No i co tu więcej można gadać. Ale od 90, bo babkę moją to mam z 98, jest 97 roku. Ta klapka jest nadal taka sama. Nic się nie zmieniło przez lat tyle. Znajduję otwarcie, to jest wlew paliwa, ale otwarcie klapy ładowania. Szukamy, jak się otwiera klapka od ładowania. Tak, po prostu. Tak beznadziejnie. Tutaj jest... To jest jakieś... To się jakoś tam nazywa i powinienem w sumie wiedzieć, ale nie wiem. No, ładne. Powinno być jednak zabezpieczone. Ale to myślę, że jak zamkniesz samochód, to będzie zamknięte. Zobaczymy, zamknijmy. No, sprawdzimy, czy to jakieś lipy nie narobili. No, zamknięte, no. Dwururka jest, aczkolwiek ta dwururka to... No nie, mogli tą rurkę, jak już tak chcieli zrobić, to mogli ją tam uciąć z 10 cm wcześniej. Po prostu. No. Zabezpieczona jest antykorozyjnie? Razem z zawieszeniem. No, jest tactile handling zrobiony. Z kołami też, jak zwykle. Czy z kołami jak zwykle? Nie, chyba się koło ostało tym razem. Tam widać jakieś pomarańczowe. To będzie od zapewne tego całego systemu hybrid. I na pewno. No a tutaj generalnie to trąbka. Co? Plasticzek i tyle, i nic nie widać. Kawałek zbiornika widać. Potektylowane. No ale ten taktyl świeżutki, bo jeszcze taki lepiący. Kapeć 235-55-19 Bridgestone. O, tutaj konserwacyjki, nie konserwacyjki, to jest takie... Kocyk? Nie, a w tamtej białej widzisz, a w tamtej był kocyk. A tutaj? Tu jest plastik. Tam było takie to misiowe. Jeszcze podmachę zobaczymy. Zaraz. No i generalnie tak wyjrzy. No, w tamtej, co żeśmy tu ostatnio mieli, to też świeżynka była, ale tutaj nie było w ogóle tych nakładek. I tam już na śrubach była rdza. Wyglądało to dość tak słabiutko. Słabo. I tutaj widzimy silnik. Silnik jest ładny. No, tu zrobili normalnie. Oszczędności, panie Paździoch. Jakościowo bardzo. Wszędzie dobrze. Oszczędności. Światełka LED.
Ale tu jest inne. To są inne lampy. Inne. Inne, bo tamta miała... I może dlatego mam wrażenie, że one lepiej świecą. Może być, bo w tamtej białej były LEDy i się okazało w sumie, że w nocy to tak... Na długich światłach to było ok, dopiero. A problemów ze wzrokiem nie ma. Nikt tutaj od tych kondycjonów, nie kondycjonów, bo to jakaś chyba pompa ciepła jest w ogóle i z tym wszystkim. Tutaj kocyk. Takie wszystkie śruby to one wymagają jakiegoś zabezpieczenia, psiknięcia. No, czymś takim po prostu, żeby... Lekko pustym. Morka po całości. No, ale kolorek jest. Strasznie mi się podoba. No. Takie atrakcje tutaj tropem wilka ma. No. Ale strasznie mi się morda cieszy, jak tym autem jadę. No, jest mega sympatycznie. Nie chcę się w ogóle zapitalać, tylko jechać sobie spokojnie i się delektować jazdą. O, taki rejon. Już znany wszystkim. Bo byliśmy tu nieraz. Ale dzisiaj nie wieje, jest w ogóle przepięknie. Tam sobie jacyś miejscowi wędkarze, tudzież przybyli, kija moczą, a my za chwilę jedziemy dalej testować. Powiemy coś o spalaniu, bo teraz wyjeździliśmy tą baterię, która ma być główna do jazdy i ma zablokowany, ma teraz ustawiony ten tryb, że silnikiem spalinowym napędza i ładuje. No i gdzieś jeszcze zrobimy na pewno parę kilometrów i się dowiemy, czy w ogóle jest opcja i jak to, przynajmniej tak z pierwszego, będzie opłacalne, żeby nie używać ładowania ze ściany. W ogóle żadnego zewnętrznego źródła prądu, czy to się w jakichś sensownych ilościach paliwa zamyka. No bo za darmo na pewno nie będzie, kwestia tylko gdzie i komu trzeba kasę zostawić. Ale zaraz jedziemy. Z tym promieniem jest fajne, że ten przód pokazuje, ile on tam będzie miał zamiar zajść. No i co? I wychodzi nam tutaj tak.
6 km do zrobienia na prądzie i ten i zużycia mamy 20 kWh na 100 km. Z bateryjki tutaj pompa. To ciepła klimatyzacja. Spalanie. Jak na razie. 2,7, aczkolwiek teraz mu zrobimy... Po przejechaniu ile? Po przejechaniu 157... 80 km. Z pełną baterią. A teraz mu zrobimy tak. Odpalił się silnik i on teraz będzie nam ładował bateryjkę. Musimy przytrzymać ten i on wtedy przechodzi. Tutaj jest jakiś tryb zjazdowy. No tu ma automatyczny. Tak, tutaj jest automat, a tutaj sobie można wybrać z palca, że albo ten, a po przytrzymaniu silnik będzie ładował. I właśnie ciekawe, czy to się zamyka w jakimś logicznym kole, czy koło samsary nie zamknie swojego kręgu. Wskaźnika temperatury nie ma w ogóle, przynajmniej na tym wyświetlaczu. Tej opcji. Nie ma, ale tam też nie było. Bo tutaj miał chyba tutaj, bo tam widzisz, tu ma bateria. A tamten chyba tutaj miał temperaturę. No ale nic, teraz sobie tutaj dyma prądzik, to zaraz przyczepią kamerę i jadymy.